Odczucia bardzo pozytywne, nie żałuję tego kierunku, choć wahałem się przed tym, przed podjęciem tej decyzji, na pewno się wahałem. Jednak po tych doświadczeniach, które tam przeżyłem, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że to był dobry wybór. Jak ta liga wygląda? Jakbyś tam ją trochę przybliżył, jak wygląda kraj, kultura, żebyś trochę o tym opowiedział. Kraj zdecydowanie inny niż Polska. Da się czuć klimat Azji. Powiem szczerze, że w sumie szybko zajęła mi tam aklimatyzacja. Nie zajęło mi to dużo czasu, ponieważ już tam w pierwszych kolejkach zacząłem grać w pierwszym składzie i poszło to naturalnie. Kraj bardzo ładny. Swoje takie uroki ma na pewno dużo, co się wiąże z inną wiarą, dużo meczetów, takich kolorowych budynków. Dlatego samo miasto zielone, dużo terenów zielonych, cały czas nawadniane, dbane o to jest. Jest uwaga skierowana na to, żeby w mieście było czysto, więc naprawdę jest ładnie. A co możesz powiedzieć o lidze? Jaki poziom tej ligi, jacy zawodnicy tam grają? Skąd? Czy to są sami miejscowi zawodnicy, czy to jest dużo zagranicznych? Jak to wygląda? Większość zawodników jest z Uzbekistanu, to naturalne. U nas w zespole również tylko 4 obcokrajowców na ten moment. Co mogę więcej powiedzieć? Sama liga bazuje na graczach z Uzbekistanu, ale też pojawiają się obcokrajowcy i myślę, że maksymalna liczba obcokrajowców w każdym klubie to tam 4-5 osób jest maksymalnie. Ty poszedłeś tam z Górnika Łęczna, masz kontakt z chłopakami, śledzisz Górnik, jak Górnik sobie radzi w lidze? To zdecydowanie, Górnik cały czas śledzę. Zdarzyło mi się też oglądać mecze na żywo Górnika. Także cały czas tak, kontakt z chłopakami mam, chociaż z tego zespołu, w którym ja byłem, już zostało mało zawodników, ale z Danielem Dziwnielem, do tego czasu z Łukaszem Szramowskim czy z Damianem Gąską, no to jeszcze ten kontakt tam został. Jakie są twoje plany na przyszłość, jeśli możesz oczywiście o nich powiedzieć? No w grudniu kończy mi się kontrakt. Pracujemy też z menadżerem nad ofertą z innego kraju, może gdzieś bliżej domu w Europie. Także zobaczymy. No na ten moment jestem zawodnikiem Paktakora i też do grudnia mam kontrakt, więc wszystko może się wydarzyć.